Jest z nami Krystian Bielik. Krystian, przede wszystkim na pewno ważne dla Ciebie, że wróciłeś do reprezentacji, to raz. Dwa, że znacie się z selekcjonerem, więc wiedziałeś, że szansa może przyjść, ale chyba nie w tak trudnych okolicznościach. No przede wszystkim świetne uczucie być tu razem z chłopakami i wyjść na boisko, grać z Orzełkiem na piersi jak najbardziej. No znam trenera Michniewicza bardzo dobrze z kadry U21. Wiedziałem, trener rozmawiał ze mną, że wejdę na pewno, czy to w połówce, czy może 10-15 minut po przerwie, więc byłem gotowy na to, że wejdę. Nie byłem gotowy na to, że wejdę na środek obrony. Nie przewidywałem takiego wydarzenia, ale mówię, trener zapytał się szybko przy linii, czy jestem gotowy, czy dałbym radę. Mówię, czemu nie? Jestem gotowy i tak zdecydował. Tak pół żartem, pół serio, to musisz poćwiczyć naciąganie getrów, jak masz wejść w ostatniej chwili. No nie, bo mówię, tak bardziej nie byłem jeszcze gotowy, ale zazwyczaj trzymam te getry niezałożone, nie chcę, żeby mi tam ściskało łydki, bo mam od jakiegoś czasu tam walczę z tymi łydkami, muszę je rozluźnić, dlatego jeżeli siedzę na ławce, to po prostu tych getr nie zakładam okay. W ostatnim momencie tylko. Co mi zaimponowało, że jak wszedłeś, to jednak chyba patrząc na to z boku, co się dzieje, parę razy ty przeostrzyłeś Szkotów, bo na początku to Szkoci nam się zameldowali dość ostro. No powiedziałem w szatni, żeby Krzysiu Piątek i Modziu trochę pooddawali temu McTominayowi. Bo jednak no, z Premier League, jak sobie oglądam Manchester, no to on tam zawsze wchodzi ostro, nie patyczkuje się i mówię, trzeba mu troszkę oddać, żeby on się nie czuł taki najważniejszy na tym boisku, więc mówię, trzeba mu tam kilka razy wejść. Kryłem go przy rzucie rożnym, mogłem się tam z nim trochę poprzepychać. Kilka opcji poszło. Nie mówię o bramce, mówię okay. O rzutach rożnych. Wiem, do czego pijesz, ale mówię, jak najbardziej, tak jak mówisz, trzeba troszkę ostrzej zagrać, na pewno we wtorek troszkę szybciej podchodzić do nich, trochę po kostkach, tak jak oni, cwaniactwo i mówię, a sędzia nawet czasami nie reagował. Nie piję do tej sytuacji, ale chciałbym zapytać właśnie, co się stało, bo my mieliśmy wrażenie, oglądając powtórki, że gdzieś tobie uciekł ten zawodnik. Jak najbardziej, musimy wszyscy razem być kompaktowo bardziej, lepiej to musimy jako grupa na pewno musi funkcjonować. Mówisz o strefie. Mówię o podpowiadaniu, o odpowiednim momencie zejścia i zbiegnięciem z zawodnikiem. Mój zawodnik mi uciekł, miałem go kryć, pozwoliłem mu wejść przede mnie. Piłka była dobra, muszę na tym pracować i mam nadzieję, że to się nie powtórzy w meczu finałowym. Ale powiem szczerze, byłem przekonany, kiedy wchodziłeś na boisko, że będzie przetasowanie, że ty pójdziesz do środka pola jako środkowy defensywny pomocnik i że przejdziemy na grę czwórką. Był taki plan. W pewnym momencie trener Michniewicz powiedział, że... Co się zmieniło? No do 60 minuty, tak myślałem, że będzie 60 minuta i wejdę za Grzesia Krachowiaka do środka pomocy. Myślałem, że Mateusz Wieteska wejdzie na środek obrony, ale trener zdecydował inaczej, więc zostaliśmy tak jak jest. Później Bedis szedł, przeszliśmy na czwórkę w obronie. Mówię, tutaj to trener decyduje, on tutaj wie, co chce grać tak zdecydował. Szacunek za to, co zrobiliście w drugiej części spotkania, bo jednak tych sytuacji nagle zrobiło się więcej, byliście agresywni, tak jak mówiłeś i przede wszystkim ta sytuacja stworzona, która daje taki fajny bodziec przed tym meczem, prawdopodobnie ze Szwedami, bo Szwedzi prowadzą w tej dogrywce. Nie, jak najbardziej było kilka naprawdę fajnych zagrań, czy to Kuba Moder zagrywał do Krzysia Piątka, zdecydował się na strzał. Piłka przez dwie linie. Dokładnie. Była jedna sytuacja, gdzie Bedi zagrywał lewą nogą i wyszliśmy z tego fajnie, też coś się tam stworzyło. No, ogólnie było pozytywnych momentów, może nie sporo, ale kilka, więc trzeba na tym pracować na treningach, żeby ze Szwedami było tego jeszcze więcej.